że tak powiem, działu fabrycznego. Dział fabryczny. Uwaga, uwaga. No dobra, zobaczmy. O nie, 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 nie. Minus 3000? What the fuck, co tu się dzieje? Ale miesięczny zysk 301 tysięcy, na szczęście. Spędzi mnie plaster! Nie! No to się przyznaj, tak? Już to powiedziałeś, że masz plaster, to się przyznaj. Tak! Tak, mam plaster rozgrzewający. Tak, bo marące zimno. Zimno, tak. Tak, marzłam. Ojej. To jest okrutne, to się nade mną znęca. No niestety, niestety. Tak to no jest. To jest poświęcenie, drodzy widzowie, nagrywać. I później diabowi i ej, no, ale, naprawdę jest źle u mnie w mieście w tym momencie. Co to się w ogóle dzieje? U mnie też jest źle w mieście, ale, no. Ale, byś to rozsypało, to twoja wina. Ale, po co to tutaj drugie miasto? Ja nie ogarniam tego, co tu się w ogóle dzieje w tym momencie. Ani ja. Straciłam na tym kontrolę. W tym momencie mam minus 4000 i ja nie wiem dlaczego. Jak to na się stało? Jesteś. Ty nie. No minus 4000. Ja mam plus 490. Nawet mniej i jeszcze problem ze ściekami. O Jezu. Ja to będę musiał ogarnąć po nagraniu jakoś. Dobra. Żeby to ratować ścieki, no. Muszę stawić ścieki tymczasowo takie zwykłe. Później zburzę. No rozumiem. No, dobra, to już trochę poprawię. O, sytuacja się polepszyła. To fajnie. Fajnie, że ci się sytuacja polepszyła. Jejciu, źle. Źle, bardzo źle. Biblioteka, nie chcę biblioteki. Au, au, au. Znowu się walnęła. Cicho. Zaczynasz miał radość. Z czego? Że ci, że powiem, miasto ci zbankrutowało? Drodzy widzowie, zatkać uszy. Ała. No dobrze. Dobra. To mi pięknie wszystko. Że tak powiem, Angar. Angar. Fuck. Nie, no. Nie wychodzi jej. Ale się z ciebie nabijam teraz. No tak. Bardzo się nabijam. O, ja już musiałam chrąknąć z wrażenia po prostu. No. Tak to jest, jeszcze patrzę. O, właśnie. Jestem w mieście, w którym jestem. Co za plaster. Fajnie się tu dzieje. Wezmę pożyczkę 100 tysięcy. I może teraz nie, no, coś się podzieje. Tracę kontrolę nad tym miastem. Out of control. Taka piosenka była kiedyś, pamiętam. Nie wiem, co mam zrobić, po prostu nie mam pojęcia, co mam zrobić. A ja sobie zrobię... Nie powiem. Będę miał miasto studenckie. Ponieważ już mi brak tego, że nie jestem studentem. Już ci brak. Tak. Dlatego idę dalej, będę dalej się kształcił. Będę dalej studentem. Będę umierał i będę studentem. Całe życie. Będę pierwszą osobą, która skończyła wszystkie studia. Niesamowita jednak. Ja no po prostu... Ja za moment zeświruję w tym mieście. Dasz radę. Chyba. Nie wiem. Kredyt mi po prostu mnie ciągnął w dół. Tak? Ciągnął cię w dół? Tak, ale zaraz się jednego pozbędę. Jeju. O Jezu, od tego czasu mi mieszkańcy nie uciekną. No o ile? No właśnie, o ile? Ja zobaczę, bo chcę to miasto rozkręcić. O, już się dzieje dobrze. No u mnie też się dzieje dobrze, tylko nikt nie ma. Minus mi spada. Co ci spada? Minus! A co znowu zrozumiałaś? Że śnieg ci spada.
I takie teraz wszyscy. Tak, za dużo się naoglądałeś. Czego ja się naoglądałem? No, i widzicie, wiem, co znaczyło to klaśnięcie, wiem. Tak, wiesz? Nie. To się cieszę, że wiesz. Masz mnie za osła? Nie, a skąd? Nigdy nikogo, nigdy tak nie uważałem. I nie będę uważał. Wiesz? Kłamie, jak najęty. Ja... No patrzcie, ja kłamię. Czy kiedyś słyszałeś prawdziwe kłamstwo? No, był taki film prawdziwe kłamstwa, no. No, widzicie? I tu nawet normalnie porozmawiać nie można. No dobrze, no dobrze, dobrze, no. Słuchajcie, no już powaga. Nie, teraz to już nie ma. Nie ma, przebacz. Nie powiem nic. Widzicie, widzicie? Zaczyna coś mówić, a kobieta nie kończy, no. Posa to daje do myślenia. Czy się by cię siostra wytresowała, tak? Co? Siostra cię wytresowała. Ej, ej. Nikt mnie nigdy nie tresował. Co ja pies jestem? Nikt mnie nigdy nie tresował. Ej, to było bardzo niemiłe, bardzo przykre. Romanie, no nie dobrze, że siostra miała wpływ miała na ciebie, nie? Zamknę się teraz sam. Masz takie pokoju, myśli skrótowe, nie chcesz w ogóle kończyć, nie chcesz w ogóle widzą powiedzieć. No i nie. Zostawiasz wszystko takie niedomknięte. No, lubię niepewność i nutkę niepewności. Któż tego nie lubi? Ja. No widzisz. No musisz przeżyć jakoś. Ja nie muszę przeżyć, to widzowie będą cierpieć, nie ja. Ja cię nie muszę błagać. Oj. Dobra. Oj. Jedziemy z tym koksem, bo tu mi się powoli zaczyna dobrze dziać w tym mieście, co mi się podoba. Nieprawda, nie dzieje się dobrze w tym mieście. Nie pozwalam. Nie pozwalasz? A to, że budują się powoli większe domki, to, że mam 105 tysięcy i to, że jest otwarte nowe biuro dla biurokratów, to przecież wszystko pozytywnie wpływa na ocenę mojej właśnie postaci. Nowe biuro dla biurokratów, tak. No tak było napisane, to przeczytałem, prawda? No, było nowe biuro dla biurokratów, no to powiedziałem to, no. To tak samo bym powiedział masło maślane, ale okej, no ja się z tym nie kłócę. Ja też się z tym nie kłócę. Brawo. No widzisz, widzisz. Chwilę podnieśliśmy mocno podatki. Jest, zarabiam w końcu. Na tym drugim mieście zarabiam. Tylko znowu w pierwszym wpadłem w dołek, minus 4 tysiące na miesiąc. Na godzinę. No widzisz, wyprowadziłeś... Co? No mów. Nie. Nie, też nie dopowiem. Widzicie, jaka jest złośliwa? A robię tak jak ty, nie kąsa powiem. Kąsa jak łosa. No. Dobra. No ale oni są... Podatki są zbyt wysokie. Zacznijcie zarabiać na mnie, to będą niższe. Dobra, już. Tutaj wszystko. Co tam u ciebie znowu się dzieje, powiedz? Walczę z podatkami, a co? Będę zarabiał 431 tylko, ale to nic. Ważne, że podatki są mniejsze. Moja strategia spełnia się doskonale. Moja się nie spełnia, bo ja muszę wyjść na prostą. A teraz dobra, takie pytanie. To takie pytanie, jestem ciekaw, czy ktokolwiek będzie znał to. Zacytuję tekst z gry. I chciałbym się zapytać, czy będziecie wiedzieć, jaka to jest gra i kto to mówi w tej grze. Moja strategia sprawdza się doskonale. Nie możesz się ze mną równać. Podpowiem, że to NPC mówił do gracza w grze. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek będzie wiedział, co to jest za gra. Jak powiedziałeś NPC, to wiadomo, że Minecraft chyba. Nie, NPC to jest sztuczna inteligencja przecież.
No ja nie, no ja wiem, No, więc to ale... niekoniecznie musi być Minecraft. Ja wiem, ale mi się tak skojarzyło. No wiem, bo od Minecrafta się zaczęło używać tego NPC. Wiem... Ale... Kto miałby ci odpowiadać w komentarzach, skoro ty widzę mnie odpisujesz na komentarze, no, bo właśnie. Jesteś zajęty i nie masz czasu. No, ale, no, ale ale czytam czyta. Je, no czytam je, no i to mnie raduje, że mogę przeczytać właśnie takie komentarze fajne, takie fajne. Wtedy się czuję fajnie. Taki spełniony. No widzisz? Nie śmiej się ze mnie. Nie, ja się śmieję. Nie, aby było taki pisk było słychać przed chwilą. Dobra. Oj, za dużo ze mną nagrywasz. No pewnie, bo ja wiem, znam twoje zachowanie. No. Bo cię na pamięć. Zdradziłam cię. Co zdradziła? Ja słyszę, że nie musiałeś mi zdradzać. Tajniki mentalistyczne. Mentalistyczne? Jezu, jak to brzmi. Tak się nazywa fachowo, no co? No. Trochę racji jest. Wiem, że mam problem ze ściekami, ale mam to głęboko gdzieś. Pamiętajcie, nigdy nie głosujcie na Marionkę, żeby była burmistrzem. Teraz już... Nie, już tamto oczyściłam, bo tamto się zapchało, ale już tamto już powinno... Nie burzymy. Już, teraz dobrze działa. No. Odciążyliśmy po prostu. A u mnie wszystko pięknie działa, ja byś chciała wiedzieć. Jakby cię to interesowało, to w ogóle nie mam żadnych problemów. Naprawdę? To zaraz tam wejdziemy. No to wejdź. Pół drzwi. Do drugiego miasta, nie pierwszego, do drugiego. To zobaczysz, że wszystko pięknie działa. Wiem, twój ton na to wskazuje, że starasz być cię prześmiewczy, ale nie, jednak prawda. Mówisz prawdę. Wiem. Nie staram się być prześmiewczy, tylko... Dwa razy się tak nabrałam, ale trzeci raz to będzie dwa razy się tak. Dwa razy cię tak nabrałam. No słuchaj, do trzech razy sztuka, możesz wejść i zobaczyć. Nie. Nie. Ja nie wiem, ja nawet nie wiem. Nie wiem, na co się ty nabrałaś tak naprawdę. Zdradzę drogi widzą, kto mi poprawia humor. Nie wiem, kto ci poprawia humor. Tato! No bo mam taką pozytywną energię w sobie. Ja wiem o tym, że no, mam pozytywną... No, to prawda. No. I dziwną. Dziwną przede wszystkim. Oczywiście. Ktokolwiek by się zapytał tak, to pewnie za to rozmawiałaś, tak? Jakbym miała wypisane czole. No. Czemu nie? Znaczy, no, lubię poprawiać ludziom humor, naprawdę, bardzo lubię. No, a ja lubię ludzi uszczęśliwiać. No. Czekaj, bo szkoła... Tylko nie ciebie w grze. Nie, no, w grze jesteś tak wredna, że to jest nieporozumienie w ogóle. No widzisz? Ja... A nigdy nie uważałeś, że tak się stanie. No czemu? Przecież teraz sobie tak przyśmiewuję się trochę, o. No ja też. No. Dobra. No. Budujemy kolejne przystanki autobusowe. Dobra, ja już mam trochę stan się poprawił. Jako tako, co prawda podatki są tragiczne aczkolwiek i... No i nadal są tragiczne. Ja wybudowałem pierwszą szkołę. I przez to mi się co jakiś czas... I będę teraz... zarabiał. Ojej, ja. Tak, ale muszę budować, że umieć szkołę. A ile zarabiam? Ja zarabiam 82 tysiące miesięcznie, zysk plus transakcje. No ja w tym drugim tylko 12. Tylko, że ja w tym drugim na niczym nie zarabiam, to są same podatki. Fuck. Widzisz. I mówisz, nie, że... Nie, mówisz o, 84, dobrze. Tak? Mhm. To ja ci powiem, ile zarabiam. Nie, ale zaraz będzie więcej, bo tutaj zaraz postawię recycling. No, zobaczymy. Czy ci się uda to? Pod wodą jesteś? Jak? Po czym pod wodą? O tak ci się głos po prostu załamał. No czasami tak Skype działa. Pytałaś się ile miesięcznie, tak? 310 tysięcy. Ha, 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 ha. Co ha, 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 ha? Nie, dobrze. No.
I pamiętaj, że na minusie jestem 4187 na godzinę. Sweet. Także gdyby nie to, to wyobraź sobie, ile ja bym zarabiał. Ja już stawiam ten rejestr. Ale co mi tak dużo bierze? Utylizacja śmieci mi tak dużo chyba bierze. Utylizacja śmieci mi bierze 8400, wyobraź sobie. Niesamowita jednak. Tak, bardzo dużo. Stanowczo zbyt dużo, nawet bym tak stwierdził. Za mało domów mieszkalnych mam chyba, to coś mi się tak wydaje. I 100 tysięcy ludzi prawie, bo brakuje mi tylko 1000. A 1000 ludzi to wiesz, to jest jak przystyknięcie palcem. Ej, rudy nie mam, no co to ma być? Dobra, to zacznę kupować rudy. Nie połam sobie palców od pstrykania. Od czego? Jakiego od jakiego pstrykania tej, ej? No powiedziałeś, że pstryknięcie palcem. No. Yo, 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 że tak mi idzie, yo. Dobra, niech ci będzie. Niech ci będzie. Dalej, niech tą rudę mi trzyma. Ja przepraszam, drogi widzów, jeżeli, że tak powiem, dzisiaj nasz humor jest nieznośny dla was, może tak się wydawać, bo jest bardzo pokręcony. Ale my się dobrze bawimy, no. Mam nadzieję, że wy też, w każdym razie. Tak, tak, tak. Nie każdy to potrafi zrozumieć właśnie mentalność moją,